W dniach od 17 stycznia do 18 lutego trwał w Krynicy turniej szachowy. W 9 rundach zawodnicy rozgrywali partię każdy z każdym, to jest partia i rewanż. Turniej rozgrywany był w Harcówce przy ulicy Źródlanej. Nad przebiegiem zawodów czuwał wieloletni ich organizator, pan Adam Sumara. O zwycięstwie zawodnika zdecydowała ilość zdobytych punktów podczas całego turnieju. Zwycięzcą krynickiego turnieju szachowego 2011 w kategorii seniorów został Michał Klinowski. I może zaczniemy od najmłodszych. Ich nie klasyfikowaliśmy, jeżeli chodzi o miejsce, natomiast otrzymają nagrody, które fundował urząd. Ja bym poprosił najpierw Laurę. Proszę. Nie wiem, do góry, do góry, tak. O. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Laura, ja tobie też dziękuję bardzo. Z mojego serca na pewno jest to, proszę. Gratuluję. Pierwsze miejsce jest nim pan Michał Klinkowski, który pogodził nas wszystkich, ale zapomnieliśmy, że to jest tak, ten kucharek, dyplom. No i to nie damy do rąk, to później panu damy. Bardzo proszę. Ja naprawdę mam ogromną satysfakcję i wiem, że zawsze mocno, że właśnie w takich zawodach mam przyjemność uczestniczyć i wręczać dyplomy. A to jest to właśnie największa nagroda, która... Serdecznie gratuluję i muszę pan zatrzymać. I gratuluję. Jak pan odłoży, będę gratulowała. Dziękuję. Ja jestem w ogóle pełna podziwu dla seniorów.